Krótka opowieść ruchowa. Jedziecie na koniu do zamku, w którym mieszka Kopciuszek. Wchodzicie po schodach na wysoką wieżę w bardzo niewygodnych butach. W zamkowej sali widzicie wilka z innej bajki. Jest tam też rybak, który łowi ryby. W innej sali trwa bal i wszyscy tańczą. Jest tam królewna, która spała na grochu i nie może się wyprostować. Nagle do zamku dostał się groźny smok i wszystkich wystraszył. Zrobił się popłoch. Ludzie zaczęli uciekać. Zgromadzeni poczuli się bardzo zmęczeni i tak jak śpiąca królewna położyli się spać.